Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku następujące tematy. Izrael zamierza na zawsze utrzymać wzgórza Golan. Tak powiedział premier tego państwa Benjamin Netanyahu. Trwają naloty izraelskie na Syrię. Również siły zbrojne Izraela wkroczyły na teren Syrii. Pytanie, jaki cel w tym wszystkim ma Izrael i co na to społeczność? Międzynarodowa. Temat drugi. Dzisiejsze doniesienia tygodnika Newsweek mówiące o tym, że Ukraina, cytuję, będzie mogła wpływać na kampanię w Polsce. Koniec cytatu. Oczywiście chodzi o kampanię prezydencką. Newsweek informuje, że trwa obecnie dokonywanie spisu wszystkich grobów Ukraińców ze zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii i ich pomników na terenie państwa polskiego. Ma być to. Odpowiedź na żądania władz w Kijowie. No, jeżeli to jest prawdą, to mamy do czynienia wręcz z niewyobrażalnym skandalem. Trzeci temat to jest oświadczenie prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki na temat dyslokacji rosyjskich głowic atomowych. Pytanie, czy to jest ten sukces polskiej polityki wschodniej, na który tak lubią się niektórzy politycy w Polsce? Powoływać, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. No i wreszcie temat czwarty, ostatni, ale nie najmniej istotny. Coraz częściej możemy usłyszeć o tym, że Polska powinna włączyć się w różnego rodzaju ograniczenia związane z produkcją energii, tej tradycyjnej energii ze spalania, ze spalania węgla. Mówi się o Zielonym Ładzie, o ETS-ach i tak dalej. Natomiast okazuje się, że zgodnie z oficjalnymi danymi, Chińska Republika Ludowa w ciągu czterech dni wydobywa więcej węgla niż Polska przez cały rok. No i cóż, no jak, jak to się ma do tych twierdzeń, tych wszystkich, tych wszystkich właśnie ideologów związanych z klimatyzmem i co da to Pols i co Polsce, że tak powiem, i klimatowi da zamykanie Kopalni, jakie będą tego skutki i kto na tym najwięcej skorzysta. O tym w dzisiejszym odcinku, a ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do komentowania tego filmu, zachęcam do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do pierwszego tematu. Wczoraj 9 grudnia 2024 roku premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, czy ogłosił, obwieścił, że jego kraj zamierza na zawsze utrzymać wzgórza Golan pod swoją kontrolą. No i tutaj trzeba powiedzieć jasno, że po oddaniu władzy, no bo też tak, tak to trzeba określić, po oddaniu władzy przez prezydenta Baszara al-Assada, Izrael wkroczył na wzgórza Golan i nie tylko, ponieważ to ta strefa zdemilitaryzowana, to nie jedyny obszar, na który IDF, czyli nominalnie siły obronne Izraela wkroczyły. Dziś 10 grudnia agencja Reutera poinformowała, że, że siły zbrojne izraelskie. Są już niedaleko Damaszku, około 25 km od Damaszku. Oczywiście rzecznik IDF to zdementował, niemniej jednak media izraelskie rozpisują się, że w ciągu ostatnich dwóch dni doszło do blisko 400 nalotów sił powietrznych Izraela na Syrię, które miały niszczyć infrastrukturę wojskową, bazy lotnicze, obronę powietrzną i tak dalej. Wiemy zresztą, że już w niedzielę 8 grudnia armia izraelska przekroczyła dotychczasową linię demarkacyjną między Izraelem a Syrią i wkroczyła na terytorium, które dotychczas było pod zwierzchnictwem, właśnie syryjskiej armii arabskiej. No, tej, która podlegała Baszarowi Al-Asadowi. Zabrakło Asada i Izrael wszedł na, te, na ten obszar patrolowany przez siły pokojowe ONZ. Znaleźli się tam właśnie żołnierze izraelscy pierwszy raz od okresu wojny Jom Kippur, czyli przełom 1973 i 1974 roku. No i mamy do czynienia z... Kształtowaniem nowej architektury bezpieczeństwa w regionie. Potwierdza się dokładnie to, co mówiłem jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych: że zwycięstwo Donalda Trumpa to będzie wielki prezent i dla Izraela i zielone światło dla koalicji z Benjaminem Netanjahu na czele, aby po swojemu zacząć modelować najbliższe otoczenie Izraela, otoczenie międzynarodowe, a także szerzej Bliski Wschód. Niewątpliwie Netanyahu dostał, można powiedzieć, wiatru w żagle. Trzeba jasno powiedzieć, że zgodnie z prawem międzynarodowym wzgórza Golan są częścią terytorium Syrii od 1967 roku. W wyniku wojny, w konsekwencji wojny sześciodniowej, ten obszar jest okupowany przez Izrael, to nie jest uznawane na arenie międzynarodowej. W 1981 roku, zgodnie z decyzją Knesetu, Izrael jednostronnie anektował wzgórza Golan, ale trzeba jasno też powiedzieć o tym, że ONZ wielokrotnie krytykowała tę decyzję, a w 2017 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie przyjęła rezolucję krytykującą Izrael za okupację wzgórz Golan. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego momentu, w którym historycznego, w którym na scenie politycznej Pojawił się prezydent Donald Trump, mówię oczywiście o pierwszej kadencji, i w 2019 roku Stany Zjednoczone uznały wzgórza Golan za część suwerennego terytorium Izraela. Było to bardzo ważne, Była to bardzo ważna decyzja prezydenta Donalda Trumpa. Co ciekawe, Polska nie uznała tej decyzji amerykańskiej. Wiemy doskonale, że no, Izrael prowadzi osadnictwo na wzgórzach Golan, zresztą nie tylko na wzgórzach Golan. Jest to z punktu widzenia prawa międzynarodowego nielegalne, ale to w żaden sposób nie, nie przeszkadza rządowi, rządowi w Jerozolimie. Na, też warto przypomnieć, że to Donald Trump przeniósł ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Jeżeli chodzi o te naloty izraelskie na Syrię, to Izra minister obrony Izrael Katz powiedział, że no, zadaniem tutaj sił powietrznych Izraela jest zniszczenie ciężkiej broni strategicznej, jak to określił, w całej Syrii, w tym pocisków Ziemia-Powietrzne, powietrze systemów obrony powietrznej, po wszelkiego rodzaju rakiet itd. Tak tak no, niewątpliwie Izrael neutralizuje. Swoich dotychczasowych przeciwników próbuje odciąć Liban od jakiejkolwiek pomocy ze strony Iranu. Chce, no, można powiedzieć, całkowicie zneutralizować, używając tutaj pewnego eufemizmu, Hezbollah. Wiemy, że po 7 października Izrael otrzymał no, taki pretekst do likwidacji i Hamasu, i Hezbollahu. W ostatnim czasie nasilały się zresztą te uderzenia także na Jemen, na Syrię. Była ta wymiana ciosów między Izraelem a Iranem. W mojej ocenie Izrael przygotowuje się do próby bardzo złożonej, oczywiście, zmiany systemu politycznego w Islamskiej Republice Iranu, czyli odwrócenia. Tego można powiedzieć koła historii sprzed rewolucji islamskiej. To jest moim zdaniem cel strategiczny Izraela. No, najbliższe 4 lata, 47 prezydent Stanów Zjednoczonych daje spore możliwości w tym zakresie, a to, co nas czeka, nas tutaj w Polsce i w Europie, w Unii Europejskiej, to na pewno nowa fala uchodźców. Tygodnik Newsweek, wersja polska 10 grudnia bieżącego roku, poinformował, że, cytuję, Ukraina będzie mogła wpływać na kampanię w Polsce piorunująca siła rażenia. Koniec cytatu. Tak podkreśla autor tego tekstu, redaktor Jacek Gądek. Informacja dotyczy dokładnego spisu wszystkich grobów Ukraińców ze zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii i pomników wystawionych tymże Ukraińcom, które znajdują się na terenie Polski. Zdaniem Newsweeka, właśnie w taki sposób, takim spisem rząd Donalda Tuska szykuje się na, na żądania władz w Kijowie w toczących się negocjacjach. Dotyczących ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. No i tutaj pojawia się tytułowy temat, że sprawa wznowienia ekshumacji na Wołyniu ma powrócić wiosną 2025 roku i być wykorzystywana przez władze Ukrainy. W celu nacisku na państwo polskie i także wpływu na samą kampanię prezydencką, ponieważ, jak tutaj pisze właśnie redaktor Gądek, swoimi decyzjami czy też zaniechaniami Ukraińcy mają pomagać lub szkodzić niektórym kandydatom. To niezwykle ciekawe i bardzo ciekawy wątek poruszony w tym artykule, a mianowicie, że również na wybory prezydenckie w Polsce mają wpływać władze Lwowa. Gdzie ma powstać nowy pomnik? Uwaga: Romana Szuchewicza, zbrodniarza ludobójcy, człowieka bezpośrednio odpowiedzialnego za masowe mordy na Polakach w okresie II wojny światowej. No to jest coś niewyobrażalnego, że Ukraina, która rzekomo, zdaniem no, mediów głównego nurtu, prowadzi pełnoskalową wojnę obronną, która się broni, która jest na prawda, tutaj, na skraju upadku, której trzeba cały czas rzekomo pomagać, jest w stanie nie tylko dyktować warunki państwu polskiemu, nie tylko arogancko się odnosić do przedstawicieli państwa polskiego, ale także wpływać na kampanię prezydencką w państwie polskim, w kraju, który w sensie proporcjonalnym najwięcej Ukrainie. Pomógł od lutego 2022 roku. No to jest coś niewyobrażalnego. Za każdym razem niezwykle to zastanawia, jak głęboko struktury państwa polskiego są zależne od struktur państwa ukraińskiego, jak głęboko polska racja stanu jest podporządkowana racji stanu Ukrainy. No to jest, tak jak mówię, ten klientyzm, ten serwilizm, ta poddańczość w relacjach z Ukrainą, z, w z władzami w Kijowie jest, w no, jest czymś absolutnie porażającym, jest czymś absolutnie porażającym. Jeżeli rzeczywiście to, o czym pisze dzisiaj Newsweek, jest prawdą, to mamy do czynienia z niewyobrażalnym skandalem, gdzie to Ukraińcy dyktują Polsce warunki, na jakich ma, się odbywać ekshumacja, czyli najpierw Polacy mieliby doprowadzić do renowacji y, nagrobków, pomników y, poświęconych zbrodniarzom, zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii, która bestiarsko mordowała y, Polaków na kresach, a dopiero potem władze w Kijowie miałyby się łaskawie zgodzić na jakiekolwiek ekshumacje i to najlepiej bez, bez nazywania. Morderców mordercami katów katami, a ofiarów ofiarami. No, wczoraj dla Państwa w podcaście geopolitycznym omawiałem skandaliczny wywiad szarze dafer polskiej ambasady w Kijowie, pułkownika Piotra Łukasiewicza, gdzie padały takie właśnie określenia o oddzieleniu ekshumacji od, upa prawda, od upamiętnienia i tak dalej, o prawie do tego, że każdy tutaj naród ma swoich bohaterów narodowych, czyli prawo do tego, aby. Aby sąsiadujący z nami naród, sąsiadujący z nami państwo mogło czcić jako bohaterów narodowych ludobójców na narodzie polskim. No to jest coś niewyobrażalnego. Natomiast tutaj mamy do czynienia z pokazaniem, że rząd w Warszawie idzie dalej, że rząd w Warszawie idzie dalej, że w stosunkach z Ukrainą przyjmuje absolutnie poddańczą postawę. Jeżeli miałoby to się w taki sposób odbywać, że Polska miałaby się przyczyniać w ogóle do jakiegokolwiek kultu upa na ziemiach polskich w zamian za ekshumację, no to mamy do czynienia tak naprawdę z, jak, z utratą suwerenności przez państwo polskie, jeżeli chodzi o polską politykę historyczną. No tutaj trzeba nazywać rzeczy, rzeczy po prostu po imieniu. Widać... Jest szereg oczywiście takich postaci, które bardzo moim zdaniem szkodzą relacjom polsko-ukraińskim mimo tego, że są przedstawiane zgoła inaczej. Wystarczy tutaj zacytować chociażby Pawła Kowala, szefa Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, który powiedział Newsweekowi, to jest cytat Kluczem jest prawo do godnej pamięci po zmarłych przodkach, czyli prawo do wiedzy, gdzie leżą szczątki bliskich, do ekshumacji godnego pochówku, o, oznaczenia grobu krzyżem i, lub innymi znakami religijnymi itd. Tak I dalej Kowal mówi: tej sprawy nie ma co mieszać z kwestiami historycznymi czy. Politycznymi to jest możliwe bez względu na wszystko i, powinien, i to powinien być cel: pochować godnie bliskich i dać duszy spokój. Czyli koniec cytatu. I czyli dalej y, Paweł Kowal powtarza tę samą mantrę, te, powtarza tę samą narrację, że należy przeprowadzić ekshumację. Pochować ofiary ludobójstwa bez nazywania tego, kto dokonał tego ludobójstwa. No to jest coś niewyobrażalnego. To jest absolutne zafałszowywanie historii, to jest tak naprawdę splunięcie na groby, na mogiły tych ofiar to oczywiście nie da się budować relacji dobrosąsiedzkich na kłamstwie, na wyparciu, na udawaniu, że się czegoś nie widzi. No mamy ewidentnie do czynienia z tą przysłowiową, zgodnie z tym polskim powiedzeniem, z taką sytuacją, która najlepiej ob obrazuje polskie przysłowie, że mm, część establishmentu ukraińskiego pluje Polakom w twarz, a część takich ludzi, o których właśnie tutaj powiedziałem, udaje, że deszcz. Pada. To jest absolutnie um, strategia idąca w, na przekór w poprzek polskim interesom i trzeba to nazywać rzeczy po imieniu. Nie mam co do tego wątpliwości, że wywiad ukraiński ma się bardzo dobrze w Polsce. Rządzący Polską, zarówno poprzednia ekipa Morawieckiego, jak i obecna Tuska, bardzo sprawnie, można powiedzieć, odciągnęli uwagę publiczną, uwagę opinii publicznej od działań ukraińskiego wywiadu na terenie państwa polskiego, tworząc takie, taką atmosferę szukania. W cudzysłowie ruskich agentów, powołane dwie komisje państwowe do spraw badania wpływów rosyjskich, jak na razie żadnych postępów nie widać. Natomiast był to swego rodzaju parawan, zasłona dymna, który odciągnął kompletnie uwagę sporej części społeczeństwa od bardzo agresywnych działań ukraińskiego wywiadu na terenie państwa polskiego. No, ja bym bardzo chciał doczekać takiego momentu, w, której, w którym powstanie. Państwowa komisja do spraw badania wpływów państw obcych, w tym wywiadu ukraińskiego i lobby ukraińskiego na politykę państwa polskiego. Myślę, że byłoby to niezwykle pouczające i niezwykle cenne dla podnoszenia poziomu polskiej kultury strategicznej. A tymczasem, no, myślę, że warto tutaj zaapelować do. Do tych służb specjalnych, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa polskiego, aby wzięły się po prostu do roboty, bo widać, że wpływy ukraińskie rosną, widać, że jest groźba, ewidentna groźba wpływania na kampanię wyborczą w Polsce ze strony zewnętrznych ośrodków decyzyjnych, no i warto coś z tym zrobić, warto przeciwdziałać wpływom nie tylko. Rosyjskim czy białoruskim, ale także ukraińskim, niemieckim, izraelskim, amerykańskim czy, czy brytyjskim na terenie państwa polskiego. Dziś agencja informacyjna Interfax poinformowała, powołując się na słowa prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, że na terytorium tego państwa zostało dyslokowanych kilkadziesiąt głowic jądrowych. Rosyjska taktyczna broń jądrowa miała zostać właśnie przetransportowana na Białoruś. Dokładna liczba nie jest znana tych głowic, natomiast, natomiast sam prezydent Łukaszenka przedstawił to w taki sposób, że uzgodnił z Rosjanami, iż, iż ci mają zwrócić Białorusi broń nuklearną. To oczywiście odniesienie do. Do wycofania radzieckiej broni atomowej po upadku Związku, Związku Radzieckiego. Łukaszenka dodał, że to nie ta sama broń, która została oddana Rosji, jak to, jak to określił, że tamto to była broń strategiczna, a teraz podkreślił, że jest to taktyczna broń nuklearna. Natomiast dodał, dodał jeszcze, że jest to pewnie, cytuję, pięć razy silniejsza niż ten oresznik. Koniec cytatu. No, takie wypowiedzi są dosyć charakterystyczne dla prezydenta, dla prezydenta Białorusi. Faktem jest, że Inf pierwsze informacje o dyslokacji rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na Białoruś pojawiały, pojawiły się już latem 2023 roku. Natomiast w czerwcu bieżącego roku yy, siły zbrojne państwa Związkowego Rosji i Białorusi prowadziły na terenie właśnie Białorusi yy, ćwiczenia niestrategicznych sił nuklearnych. Yy, to wszystko ma oczywiście istotne znaczenie w kontekście zmiany. Przez Władimira Putina doktryny użycia broni jądrowej przez Federację Rosyjską. Ta zmiana nastąpiła w listopadzie bieżącego roku. Ona również zakłada rozciągnięcie rosyjskiego parasola nuklearnego na Białoruś. No i też dla Państwa ostatnio omawiałem tę nową umowę o bezpieczeństwie, którą w Mińsku podpisali prezydenci właśnie Rosji i Białorusi. Mamy do czynienia z bardzo ścisłym współdziałaniem wojskowym obu państw niewątpliwie polityka ostatnich lat, polityka ostatnich dekad w wykonaniu państwa polskiego w wykonaniu rządu w Warszawie doprowadziła do wepchnięcia prezydenta Łukaszenki w objęcia Władimira Putina. co do tego nie mam żadnych wątpliwości to te całe, to całe wspieranie opozycji rzekomej, demokratycznej, białoruskiej na terenie państwa polskiego, finansowanie takich przedsięwzięć. Jak telewizja Bielsat okazały się kompletnie chybione. To znaczy, rezultat tego, tej takiej formuły polskiej polityki wschodniej okazał się po prostu katastrofą. Katastrofą. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ta cała narracja serwowana przez media głównego nurtu po prostu już się nie skleja. No nie da się twierdzić, że wspieranie Ukrainy oddala od Granic państwa polskiego, rosyjskie siły zbrojne. No nie da się już dłużej tak ordynarnie kłamać, bo ludzie po prostu już w to nie wierzą. Już ludzie w to nie uwierzą. Yy, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jeszcze całkiem niedawno, jeszcze w zeszłym, w zeszłym roku, część emerytowanych generałów próbowała przekonywać, że wspierając Ukrainę, Polska właśnie będzie odpychać te wojska rosyjskie od granic Polski, tak jakby. Nie istniała granica Polski z Rosją, jeżeli chodzi o obwód kaliningradzki, czy jakby w ogóle przychodzić do porządku dziennego nad istniejącym państwem związkowym Rosji i Białorusi od grudnia 1999 roku. Natomiast w tej sytuacji, kiedy oficjalnie już Republika Białoruś przyznaje, że na jej terytorium jest rosyjska. Taktyczna broń jądrowa, kiedy, oficja, kiedy oficjalne komunikaty takich agencji praso, takiej agencji informacyjnych jak Interfax mówią o kilkudziesięciu głowicach jądrowych rosyjskich na terenie Białorusi, kiedy sam Łukaszenka przyznaje, że jest to broń yy, no, kilkukrotnie silniejsza niż oresznik, broń hipersoniczna, to mamy do czynienia z kompletnym bankructwem polskiej polityki wschodniej. I na koniec temat związany z energetyką. No, w kontekście zbliżającej się zimy, w kontekście rosnących cen energii, myślę, że warto tutaj odnieść się do całej tej narracji, która sączy się z mediów głównego nurtu, także w mediach społecznościowych, mówiącej straszącej właśnie ociepleniem, a to ociepleniem klimatu, a to innymi strasznymi rzeczami mówi się o konieczności przyjmowania różnego rodzaju regulacji unijnych, no widzimy zresztą jak, jak ceny energii rosną, to, to ma to wszystko oczywiście bardzo istotny związek z tak zwaną transformacją energetyczną, z zielonym ładem, z całą tą strategią, z zamykaniem kopalń, odchodzeniem od, od węglowodorów na rzecz tak zwanych odnawialnych źródeł energii, natomiast... Warto zadać sobie pytanie, czy ma to po prostu zwyczajnie sens, czy nie jest to tylko swego rodzaju taka pseudoideologia, na której bogacą się nieliczni. No bo cóż z tego, że zamkniemy wszystkie kopalnie w Polsce w takim czarnym scenariuszu, kiedy to na, na, tak naprawdę na klimat nie będzie miało żadnego większego wpływu w sytuacji, kiedy wydobycie węgla w, w Chinach. W ciągu czterech dni jest większe niż wydobycie węgla w Polsce przez cały rok. I tutaj chciałbym odnieść się do głośnego takiego artykułu, no już mającego sporo miesięcy w branżowym portalu wnp.pl, gdzie właśnie mogliśmy znaleźć informację, że według najnowszych oficjalnych danych wydobycie węgla w Chinach sięga 13 milionów ton dziennie. 13 milionów ton. Dziennie, podczas gdy dla porównania, w Polsce w 2023 roku kopalnie zdołały wydobyć zaledwie około 49 milionów ton węgla kamiennego. Czyli właśnie Chińczycy, przeliczając to bardzo, bardzo szybko, Chińczycy w 4 dni wykopują więcej węgla niż Polska przez cały rok. Chiny obecnie, według właśnie tych danych, wydobywają ponad 4,5 miliarda ton czarnego złota rocznie. Szacuje się, że do 2035 roku Chińska Republika Ludowa będzie wzmacniać sektor węglowy i ma to pozwolić Chińczykom na posiadanie niskokosztowej energii, niskokosztowej energii, w dodatku opartej na własnych zasobach, niezależnych od zewnętrznych czynnikach. Zewnętrznych czynników. No mamy do czynienia po prostu z bardzo wrogą polskiej niezależności, polskiej suwerenności energetycznej propagandą, bardzo wrogą narracją, która próbuje wmawiać Polakom, że to, co jest w Niemczech realizowane energii czyli transformacja energetyczna, jest dla Polski korzystna, jest dokładnie na odwrót. Polska przysłowiowo śpi na węglu, może mieć niskokosztowe. Niskokosztową energię opartą na własnych zasobach, tak jak to mają Chińczycy. Natomiast jest nam wmawiana właśnie taka pseudoideologia o tym, że Polska, zamykając, zalewając kopalnie, będzie ratować klimat. No jak będzie ratować, jak to z, z punktu widzenia wydobycia ogólnoświatowego, to jest niewielki procent tego, co jest w Polsce wydobywane, więc mamy do czynienia z bardzo wielkim kłamstwem, który niestety godzi w polską rację stanu. Dziękuję Państwu za uwagę.